piątek 3 lutego w redakcji Wiadomości Wrzesińskich rozpoczął się finał naszej akcji Ja i mój pupil. Przypomnijmy, że był to konkurs fotograficzny, w którym czytelnicy przysyłali zdjęcia ze swoimi zwierzątkami. Wszystkie przesłane fotografie zawisły na ścianach redakcji przy Kaliskiej 1D. Zwycięzcą okazał się Leon Stróżyk ze swoim pięknym kotem Ramonem. Druga była Maja Sarniak z Pepą i Bońkiem, a trzecia Wiktoria Kubiaczyk. Cała trójka otrzymała upominki od sponsorów zabawy. Hurtowni zabawek Bemak, sklepu Hobby oraz Centrum Weterynaryjnego Września. Podczas piątkowego spotkania zakończyła się też zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, którą zorganizowało Stowarzyszenie Psijaciel. Pani Magdalena Antosik, lekarz weterynarii, omówiła różnicę między kotem i psem oraz jak opiekować się jednym i drugim stworzeniem. Przebojem okazał się Tyson, 14-miesięczny długowłosy owczarek niemiecki, który jest w trakcie szkolenia. Na jego przykładzie Rafał Hemerlik, treser, omówił podstawowe zasady, jakich warto się trzymać, o których warto wiedzieć, jeśli chcemy mieć psa.